nie wiem, dzisiaj może w Aleosie uderzymy w takie tereny, że mój mózg będzie, stał to, będzie w stanie to wszystko ładnie kontrolować. Lecimy na ten level i zobaczymy, co dostaniemy na start. Uuu, wyjątkowo nie dostałem żadnego prezentu na start, co nie czy mnie bardziej martwi niż do tej pory to, że zaraz narzekałem na to i dostałem zaraz tylko moc czerwoną. Raczej tak jest, szczerze mówiąc, no ale nie mogę aż tak bardzo w sumie narzekać na brak skilla, skoro go nie chciałem, tak? Okej, okay, mam w ogóle tutaj skilla fioletowego, czyli może dostałem, tylko go nie zauważyłem, chciałem przed chwilą go połączyć. Nawet szczerze mówiąc nie wiem, mam aktualnie z 80 tysięcy myśli na sekundę i nie mam pojęcia, co ja w ogóle mówię, ale to głównie przez to, że próbuję nagrać dla was materiały, żebyście mieli co oglądać te koronaferie. Oczywiście z bólem głowy, bo czemu zrobić sobie przerwę? To nie byłoby w moim stylu, prawda? To nie byłoby w moim stylu. I nie, spokojnie, to nie jest taki ból głowy, który mam się martwić, że są objawy koron. Nie. Proszę mnie tu nagle nie zabijać. Ja od lat mam bóle głowy i to jest ten ból głowy, to nie jest gorączka. To nie jest ból, to jest migrena po prostu. Spokojnie. Chill out. No wiem, ile osób chce już mnie sprzyjać na straty, jak coś takiego się mówi w ogóle. Muszę znieść te pomarańczowe, szkoda, bo mam nadzieję, że zrobię z tego jednostkę, no i niestety się tego nie udało zrobić. A gdzie teraz są połączenia jakiekolwiek? A, muszę użyć tarczy, okej, okay, no to użyłem tarczy i to nam daje łącznie żółtych, a i łącznie potem czerwonych, i łączenie żółtych, i żółtych, i różowych, i jest super. I jakoś się odbiliśmy, tutaj możemy zrobić sobie zielone, tutaj różowe, tak fajnie byłoby mieć jakieś jednostki, ponieważ jestem w praktycznie święcie przekonany, że poprzedni level, który wygraliśmy, był głównie dlatego wygrany, że zdobyliśmy na początku strasznie dużo jednostek, a nie, że to był jakiś przypadek. Okej, muszę użyć tego, więc tego użyjemy, sobie tutaj, niech to wszystko wyczyści, nawet zrobiło nam od razu nowego skilla, co mnie bardzo cieszy. Teraz tu robimy tak i dalej nie widzę żadnego połączenia jednostkowego. A, tutaj jest. Zawsze mnie denerwuje to, że nie mogą pojechać punktu, który mamy przesunąć, że dają nam... Załóżmy, jak są gdzieś połączenia, prawda? To nie mogą nam pokazać kliknąć w ten, który trzeba przesunąć. Tylko czasami jest na przykład... może raczej. Dają nam to, co przesunąć, ale zaraz dam jakiś przykład, jak go znajdę. O! Że tutaj pokazało dobrze, a niebieski, że niebieski z niebieskimi połączyć, a nie, że żółty mam wyciągnąć z niebieskich. O to mi chodzi, że w tę stronę, żeby to pokazywało. Bo mała, nieznacząca może rzecz, ale czasami to po prostu naprawdę potrafiłoby ułatwić robotę mojemu mózgu, tyci. Żebym nie musiał aż konwertować tylu informacji naraz, tak? Czemu ja dalej nie widzę żadnych połączeń jednostkowych? Było na laski na połączenie, bym w górę kliknął. O mój Boże, za błąd, co za karygodny błąd. Okej, jeżeli tutaj połączę sobie się tak, to będzie miał skrzynkę. Tutaj jest możliwy skill do zrobienia, tu jest gold. Tu jest znowu leczenie, dalej nie ma żadnych czerwonych, aby się nam przydały, szczerze mówiąc. Tu jest różowe, zielone, pomarańczowe. Tutaj niebieskie się połączą, tutaj fioletowe, dalej nie mamy zbytnio leczenia, które by nam się tutaj ultra przydało. Tutaj zróbmy, tu zróbmy, tu i tu. Połączmy to w ten sposób, mam tu jakby co konia na tej alejce, jednakże na razie tego nie potrzebujemy wykorzystywać, przynajmniej tak mi się wydaje, że nie potrzebujemy, więc tego nie używam. Tutaj jest mag ogólnie do wzięcia, więc go wzięmy sobie w to miejsce. Tu jest skrzynka i to ten tier 2. Czerwoni powoli troszeczkę zaczynają się leczyć. No tu muszę zrobić, a nie, mogłem to zrobić, przesunąć w tym miejscu. Mój błąd. A niebieska była skrzynka do zrobienia, na szczęście zrobiła tak czy siak. Chociaż tyle. Na górze idą, a nie mam czerwonych. Musimy zrobić tak, że poniszczyć i poleczyć, jakkolwiek by się dało. Teraz tu. Nice, kolejna skrzynka. Zróbmy tak, żeby to się połączyło podwójnie. Żeby to było leczenie. Teraz mogę znowu zrobić użycie. No wiem, że to mogę zrobić, ale chcę tego użyć, żeby tak się połączyło. Tutaj Heroic Crash, super. Tutaj mamy włączenie jednostki do walki. Tu mamy leczenie czerwonego. Leczenie czerwonego nie jest już aż tak bardzo wielkim priorytetem, jak teraz na to patrzę. Czy jest tu jakieś możliwość zrobienia czterech? Chyba nie.
Chyba nie, będę miał zrobić tak. Tak. Tu puścić konia, żeby zniszczyć tych magów. W sumie tylko jednego zaatakowało, szkoda. Tu czerwone połączmy. Tu żółte. Teraz tu jestem blisko, żeby zrobić zielone. I to jest razy 5. To mamy wszystkie atakujące te jednostki, jak chcę do połączenia. Jednakże tego na razie nie chcę wykorzystywać, bo to byłoby zbyt szybkie. Więc tutaj utrzymujemy go po prostu przy życiu. Heroic Crash oczywiście nam tutaj wychodzi. Tak. Mamy do użycia tarczy, jakby była potrzebna. I to w sumie zrobimy. Teraz tutaj czerwone łączymy. Tutaj hajs. Zrobimy tak to właśnie, jest połączenie 5, mamy tu połączenie taki, taka L-ka, czy coś w tym stylu. Zauważyłem to w poprzednim odcinku, że nam się przypadkowo to zrobiło raz. I dopiero dlatego nam, że Gamma w ogóle istnieje. Teraz mamy tutaj maga, więc zrobimy tego maga na górę. To jest level 3 mag. Teraz tu. Teraz tu. Tutaj różowe. Tutaj jest chest do zrobienia i heroic crash powiem, a myślałem, że będzie heroic crash. Tutaj leczenie czerwonego. Tutaj różowe. Tutaj fiotomie się połączą. Życie zielonego jest troszeczkę w opałach, ale gdzie to jest? A, tu połączenie, nie widziałem tych różowych. Teraz ten Widzę, ale tego nie chcę. Naprawdę tego nie chcę. Nie mam innej opcji. Jak zrobić tak? Trudno, teraz musimy wyklinąć w ten sposób, żeby to po prostu zaatakowało wszystko i porzucało. Tu mamy skrzynkę, tu mamy chesta, tu mamy konia. Tu mamy skrzynkę, tu mamy chesta, powiedziałem ogólnie, to nieźle, nieźle. Tutaj niech użyje się skill, tutaj też. Tu jest hajs. A, nie zauważyłem tego. Chociaż tam chyba nic nie odblokowało, szczerze mówiąc. Nie trzeba obrzeć skilla. A tu jest zielony, ojeju, nie zauważyłem, tu jest teraz przez ten niebieski. Tutaj się zrobił łucznik. Zdajemy go na tą linię, tutaj robimy tak. A teraz jakbym mógł jakoś tutaj zrobić te połączenia jakby lepiej, ale ja muszę zrobić w ten sposób. Teraz tutaj. Tu jest fioletowy. Tu jest fioletowy. Tu czerwony możemy sobie dać. Daj przyszczególnie z użyciem skilla jak najdłużej. Żeby to się, że można potem to po prostu wykorzystać lepiej. Na jakiejś następnej fali czy jakoś tak. Wchodzi kolejna fala. Więc tutaj fioletowe trzeba zrobić, połączenie. Na razie jeszcze nie leczę. Jeszcze chwilę mogę poczekać z tym leczeniem. Łanie, heroic crash. Tu. Lubię robić chesta, ale nie wiem, co on wyjdzie. Wyszedł chest, nice. To mnie cieszy przeogromnie. Mam nawet w sumie ukazało teraz full HP, co jest bardzo ważne. Żeby to oczywiście utrzymać. I cieszyć się z naszej sytuacji, żeby nie musiał wykorzystywać skilla, który możesz przejść na walkę z tam finałową falą, która będzie możliwa, że jakimś minibossem. Bo tam zauważymy, że teraz często są jakieś minibossy na końcu. To jest po prostu i niezapowiedziane ogólnie. Te fale tutaj tak się pojawiają losowo. Tak gra w sumie gra, sobie nagle ogarniasz, że jesteś w finałowej fali, bo nie ma żeby takich ultra poinformowań, że zaczyna się nowa fala. Wszystko pojawia się tak znikąd. Zgubnie fala 14, czerwonego nam strasznie atakują, więc nie wiem, czy nie chciałbym go w ogóle wyleczyć tym, co zrobimy. Żeby mu tu w jakiś sposób wesprzeć jego życie, bo inaczej byłoby z nami tutaj dość słabo. Nawet dodamy sobie jednostkę, ale na... Gdzie dodam ją? Aha, dodam ją tutaj, tam chciałem. Tam zdecydowanie chciałem, teraz mogę użyć jednego skilla, żeby zaatakować. Tu mogę wyłączyć leczenie dla pewności. Jak są jeszcze jednego skilla na chwilową falę, która zaraz nadejdzie. Więc możemy tutaj połączyć wszystkie. O, czerwona fala już wyszła. Nie wiem od czego to w ogóle zależy, czy, kiedy jedna fala może wyjść. Oni w ogóle. Aha, bo oni mają inne timery. Ja myślałem, że oni mają już ten sam timer. Teraz coś zrobiłem, co dało mi inną możliwość, ale nie, oni mają wszystkie jakby swoje timery, więc to ma znaczenie. Tu? A, z tym, dobra, jak mówię, gdzie tu ma jakieś połączenie? Okej, tego użyjmy. Tych skilli, które w sumie szczerze mówiąc aż tak bardzo nie rozumiem. I to przyznaję się bez bicia, że tych
skill wojownika, nie rozumiem zbytnio, co one tam dają. Teraz użyjmy konia, żeby tam przeszło. I teraz agresją polecimy pełną. Pełna agresja, level complete. Atakują, to jeszcze go cały czas atakowało, znaczy w sumie nas leczyło. Tylko po to, żeby nawet nie było z tego pełen pożytku. Teraz mamy wszystkie otwarte itemy. Teraz tak, tutaj by wyszłoby gorzej, więc nie chcę. Tutaj wyszłoby w sumie lepiej, więc mu to dajmy. Tutaj wyszłoby tak samo, tutaj wyszłoby praktycznie wszędzie gorzej, to jest leadership większa, tu jest, że wraca ten damage. Tutaj jest gorzej, tutaj jest niby troszeczkę lepiej, ale ten damage niby nie wraca, tutaj ty gorzej. Gorzej, gorzej, w sumie gorzej, więc takie średniamy te rzeczy. Zobaczmy, co byśmy mogli z tego dostać. 3 HP co każe 5 sekund, to jest o wiele lepsze. To jest o wiele lepsze, żeby to mieć. Więc teraz real button. Czy jakoś tak, okej, tak łączymy. To łączymy. Nie chcę tych filetowych tutaj za bardzo rozsuwać, ponieważ one się nam mogą przydać. Mamy sobie tutaj. A tu. Teraz tam się łączy, super. Tutaj te filetowe niech się tak łączą, coraz lepiej i lepiej. Może będzie nam, może nam wyjdzie ta czwórka, albo Elka nawet na piątkę. Ta Elka też by nam się przydała. Prędzej czy później, tu. Teraz tu. Tu. Tu mamy już czwórkę. Więc zróbmy sobie czwórkę. Zdecydowanie, wolę tą czwórkę sobie zrobić tutaj. Teraz tak. Mamy 5, Hero Guards Attack. Aha, czy mamy nowego skilla? Nie wiem, czy się z niego cieszyć, czy nie. Tu robimy. Tu. Teraz tutaj. Mamy piąteczkę. Mamy piąteczkę, czyli mamy leczenie, super. Mówię tego skilla, ale nie chcę go bezsensownie tracić. W momencie, kiedy jeszcze nic zbytnio nie rozumiem, co on, ma dać. To się nie przyda przecież raz. Hero Guards Attack. A, czyli lepiej, szybciej bronimy? Coś w tym stylu? Nie rozumiem, na jakiej to ma zasadzie działać, ale szybciej bronimy. No okej. Super, ale... O, tu jest czwórka, nie zauważyłem tej czwórki. To mi się przydało w takim razie, to jest druga czwórka. Więc ten, wszyscy mają już przynajmniej jednym wojowniku. Co jest ultra pocieszające. Cyk. Ogólnie, zaczynając ten odcinek, miałem taką myśl, że mam temat, na który chcę pogadać. Jednakże przywitałem się, skupiłem się troszeczkę na tym levelu pierwszym i tak dalej. No, oczywiście, jak powiedziałem o tej głowie, wypadł ten temat. A wiem, że miałem temat, który wydawało mi się, że będzie na tyle ciekawy, że przyspieszy mi jakby odczuwalny czas, który jest przy nagrywaniu. Bo ja nie mówię, że nagrywanie jest nudne i tak dalej. Jednakże, no fajnie byłoby gadać o czymś, co niekoniecznie jest tylko opisywaniem gierki, prawda? Wiem, że miałem jakiś temat, który chciałem poruszyć, który wydawał mi się ciekawy, że może bym kogoś z was zainteresował i tak dalej. A tutaj taka wyszła lipa i nie mogę sobie przypomnieć, o co mi chodziło. No, zwalmy to wszystko na mój ból głowy, bo... nie oszukujmy się, ból głowy to jest jedna z takich rzeczy, która nie wyda się przeżyć i w ogóle to nie jest tak ultra zagrażające naszemu zdrowiu, przynajmniej tak mi się wydaje, przynajmniej nie mam pojęcia na temat tego, że może mi coś się stać przez ból głowy, ale to, jak wtedy nasz mózg pracuje, jak myślimy i tak dalej, to jest po prostu jedna wielka katorga, którą już teraz nie chcę przechodzić, ale no trudno. Tu jest pomarańczowy, ale to jest wszystko przez to, że ja po prostu za dużo ostatnio, znaczy za późno chodzę spać, przez to się też wstaję o późniejszych godzinach, opóźniam swój tryb dzienny, jeżeli chodzi o te, o tej godzinie, kiedy jem i tak dalej, i wiem, że to ma na pewno wpływ na to, na moje samopoczucie. Będę musiał jakoś nad tym podpracować, ale to wszystko w swoim czasie. Użyjmy tego na początku, szczerze mówiąc. O, nie, tu mogę jeszcze połączyć, okej. Okay. Myślałem, że nie będę miał czego łączyć, ale tu jeszcze się coś znalazło. Takiego awaryjnego. Tu jeszcze znowu jest awaryjne, tu znowu się raz pojawiło awaryjne. Pojawiają mi się te łączenia cały czas, jednakże teraz już wydaje mi się, że jest tylko do użycia skill. Dokładnie, więc używam teraz tego skilla, żeby to niby się broniło. Teraz tu mogę połączyć niebie, fioletowe. A co, znowu muszę skilla użyć? A tu, okej, okay, nie zauważyłem tego połączenia, teraz tu jest. Tu. Tutaj. Teraz możliwa jest szansa na chyba czwórkę fioletową.
Więc fajnie byłoby tego dokonać. Nasza szansa chyba teraz tam się nawet zmniejszyła. Dokładnie. Więc możemy skilla. Możemy skilla, tutaj wtedy się nam czwórka pojawiła, czyli zrobiliśmy w sumie trade'a dość dobrego. Ponieważ straciliśmy jednego, a zyskaliśmy drugiego, więc jest świetnie. Teraz tutaj jest tak, tu jest tak. Tu będziemy mieli teraz lepszą tarczę. Heroic Crash tam znowu wyszedł. Fajnie bo jakbym mógł te tarcze jakoś, nie wiem, usunąć. Dać jakiś ofensywny skill czy coś w tym stylu, no ale... Niestety gra chce, żeby tak było i koniec, kropka. Tu. Tu jest czwórka, więc łucznik może pójść na górę. Użyjmy tarczy. Tak sobie losowo dość. A. Złoto się tu łączyło. Złoto nam się tutaj łączyło. Teraz tu. Ogólnie najgorsze jest to, że niby... Nie mogę brać leków na ból głowy? Coś tak czytałem w wiadomościach, że niby leki, które na mnie biorę na ból głowy, powiększają szanse na zachorowanie i tak dalej. Tak mówię, what the hell? Nic nie biorę. Zobaczymy. Teraz tu. Teraz. A, użyjmy skilla. Użyjmy skilla, żeby nas tutaj po prostu wzmacniać, żeby po prostu być pewnym swego szczęścia i tak dalej. Bo tak jak powiedziałem, no tutaj, tutaj używanie skilli to jest leczenie, to nie jest damage wychodzący z przeciwników, więc to nie musi być milion osób na planszy. Jakby był zielony, to wtedy musiałbym użyć tego w trakcie jak są na planszy, ale jak jest fioletowy, to to w sumie taki bardziej healer, więc mogłem sobie na to pozwolić. To jest skrzynka, dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli bym mógł doprowadzić jakoś ten różowy tutaj, to byłoby super, niestety się to nie udało. Teraz czy mogę jakoś doprowadzić ten czerwony tutaj do tego, żeby zrobić jakąś czwórkę? Nie mogę, bo mi każdy na to połączyć. A nie miałem cierpliwości na to, żeby szukać coś innego. Jestem ogólnie na 10 z 18 fal na lewach, to muszę użyć leczenia. Naprawdę muszę użyć leczenia? Nie muszę używać leczenia, mogę użyć damage'a. Więc możemy chwilę poczekać. To mi się podoba właśnie w tej grze, po części, że czasami można chwilę poczekać z użyciem wszystkiego, żeby dopiero potem sobie jakby się ratować. Że po prostu ładujemy sobie skilla, te fale po prostu wychodzą i tak dalej. To nie jest tak, że muszę użyć ich skill, żeby na przykład one wyszły dalej, te wszystkie fale. Jest to jakaś czwórka możliwa? Nie. Dalej nie ma. Musiałbym mniej więcej gdzieś tutaj coś zniszczyć. Możemy tak. Zrobiła się tam czwórka. Tu jest bliska czwóreczka, więc go jeszcze nie chcę używać. A nie, tu w sumie jest czwórka. Tej czwórki nie zauważyłem prawie. Tu zróbmy golda. A, tu jest złote. Jak na początku mówię, narzekałem na te podpowiedzi, że są tak częste, jak teraz, kurczę, no. Ratują mi ten tyłek i to już bardzo, bardzo często. Tu. Tu zamień. Skilla się nie chcę używać. Tu są. Teraz niebieskie będą, teraz zielone weszły, fioletowo to wszystkie weszły. Niebieskie, no, zamień się. Żółte. Męczowe. Jest skill do użycia, więc używamy skilla. Niech tam poczyści. Widzę potencjał, serio widzę potencjał. Nie, że trzeba włączyć leczenie. Potem potencjał by nam się tutaj skończył śmiercią bardziej. Tu. Gdzie są leczenia cały czas? No, przesuń się. Tu. Czerwona nam się straci. Czerwona nam zaraz zginie. Jeżeli nie zdobędę czegoś w ostatniej chwili, zaraz tutaj. Tu. Szybko, 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 szybko. Czerwone, okej, jest czerwone. Zielone, czerwone. Pomarańczowe, tam był fioletowy. To był mój błąd, co teraz kliknąłem. To byłby skill. Tu. 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 A tutaj. Tu. Tutaj. Lecz tam na górze. Jest skill, użyj skilla. O, wskrzesiłem go w ostatniej chwili, o Jezu. Było już gorąco, było gorąco, ale daliśmy radę. Tu jest czwóreczka, więc tą czwóreczkę damy na dół. Żeby ratować. Znaczy łucznika, nie czwóreczka, o Jezu, co ja gadam już. Co już powoli zaczynam gadać, ze głupoty, już nie kontaktuję ze światem zewnętrznym. Gdzie? A, niebieskie, okej.
To jest skill. Co skilla użyjmy? Może jakieś załadować skille? Nie udało się niestety załadować skilli żadnych nowych. Tu jedynie jest nowa skrzynka. Leczenie czerwonego. Tu jest tarcza, okej. Ale wojska by nam się przydały. Bardziej. Okej, leczenie, spoko, to nam się przyda. A jeszcze 3 fale do zrobienia. Jeszcze 3 fale do zrobienia, holy shit. O, tu jest, jednostka, dawaj. Jednostka na górę, cyk. Ta czwórka jakoś jest możliwa? Może zaraz będzie. Może zaraz będzie. Słuchajcie, tarczę. To nam nic nie dała. Świetne. Nie chcę tego używać. I tak naprawdę nie chcę. Fajnie, bo można było ogólnie skipować niektóre te. Nie wiem, czekam jak najdłużej. Ale bo się nie da. Więc muszę to zrobić po prostu. A teraz? A, zielone się pochowały, teraz dopiero zauważyłem. Tutaj będą czerwone, tam będą różowe. Fioletowe. Dobra, próbuję przetrzymać. O, tu jest. Zamień. I znowu fioletowe tylko zostały, tak? O nie, niebieskie to są, o. No i to jest w sumie coś, co mi tylko odblokowuje taką możliwość. Teraz tu jest taka możliwość. Teraz tu jest taka. Tiki taka. Fioletowe? Tak. Niestety, nie pozwalałem tych skilli zdobywać. Nie pozwalałem nam tych skilli zdobywać, no nie po... O, tu jest pomarańczowe. Tu są czerwone. Teraz będę miał wrażliwość o leczenie, ale tego już nie potrzebuję, ponieważ czerwona linia aktualnie jest nieatakowana. Fioletowe, tu. Leczenie jeszcze nie potrzebuję wykorzystywać. Ale gra mi każe to kliknąć. Dostania fala, więc jak najdłużej czekam. To nie, użyłam tego leczenia, ponieważ czerwone będzie miało jako pierwszy atak na siebie. Więc nie mogę sobie na to pozwolić. Cyk, no przesuń się. O, mobilizacja, w takim momencie mobilizacja, no to nieźle. To nieźle, że mobilizacja poszła nam w takim momencie. W ostatniej fali. Czyli takim zapewnieniu tego, że uda nam się to w ogóle wykonać. Żebym się nie musiał martwić. Nie musiał płakać. O zbawienie, nie, udało nam się i tyle. Teraz jak zobaczcie, jeszcze się sypie na tym dole cały czas. No nie mam chwili, gdzie nie mogę czegoś znaleźć. Tutaj zrobię sobie jeszcze wojownika na dół. Którym tak. No przesuń się. Nie mogłem przesunąć cały czas. Widzieliście ile razy chciałem przesunąć i dopiero się po chwili udało. Tutaj mam level up 12 dla Paladyna. Pewnie może jakiś tam wbił level dla Knighta i wbił może level na Battle Mage. Są jakieś lepsze rzeczy, co jest gorsze, to jest gorsze. To jest gorsze, to jest gorsze, to jest lepsze. I to możemy sobie po prostu wziąć, a te dwie rzeczy sprzedać. Jednakże na dzień dzisiejszy to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z gry Kingsguard A Trio of Heroes. Mam nadzieję, że wam się podobało, że koniecznie łapki w górę, komentarz, subskrypcję i wsparcie. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku, który będzie uderzać na level Tiam, czyli level 9. Bo na tyle, siemanko, peace, yo!